znowu zaczęliśmy w 2007 roku. Pierwszy etap zakończyliśmy w 2009 i wtedy zamieszkaliśmy w tym domu. Powstał dylemat, jaki mamy zastosować system ogrzewania budynku. Spośród opcji, które mieliśmy do wyboru, było ogrzewanie piecowe na jakogrożek, następnie gazowe i przy pomocy pompy ciepła. Przeprowadziliśmy analizę kosztów, jeśli chodzi o ogrzewanie naszego domu. Doszliśmy do wniosku, że zamontowanie pompy ciepła powietrznej będzie dla nas najbardziej ekonomiczne. Jesteśmy w wieku przedemerytalnym. Chodzi nam głównie o to, żeby koszty ogrzewania domu były jak najniższe. Syn pomógł nam podjąć decyzję o zakupie pompy powietrznej Danfossa. Zakup pompy dokonaliśmy ze zgromadzonych środków własnych i kredytu. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 140 m2. Ogrzewanie zainstalowaliśmy podłogowe, nie posiadamy grzejników. Pompa ciepła w porównaniu z kotłem węglowym jest bezobsługowa. Po zamontowaniu pompy ciepła zaczęliśmy odnotowywać zużycie prądu elektrycznego. To są zapisy z ostatniego roku. Lubię ciepło w domu. Pompa ciepła spełniła swoje zadania ostatniej zimy, która była mroźna, a mimo wszystko w domu było ciepło. Ciepła woda jest zawsze dostępna i pod dostatkiem. To jest pompa ciepła, zasilana energią elektryczną, połączona z modułem zewnętrznym. Na górze z instalacją centralnego ogrzewania. Uznaliśmy, że warto było zainwestować w tego rodzaju system ogrzewania domu. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.